Witam serdecznie, z tej strony Hallak, a to jest pierwszy film z serii Szkoła Czołgisty. Zdecydowałem się zrobić również taki cykl, w którym będę pokazywał po prostu najlepsze techniki zagrania, jakie można wykonywać w grze naszej ulubionej chyba. Słuchajcie, dzisiaj będzie o taranowaniu. Także na pierwszy ogień idzie rzecz, która przez niektórych jest niedoceniona i mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu przynajmniej część osób zmieni zdanie. Słuchajcie, mamy tutaj czołg E-50 zupełnie nieprzypadkowo. Jest to jeden z kilku czołgów, które są po prostu, mają powiedzmy o wiele lepsze predyspozycje od innych właśnie do taranowania. Dlaczego? Po pierwsze, w taranowaniu chodzi o prędkość oraz masę pojazdu połączoną z pancerzem, a właściwie z tą częścią pancerza, którą będziemy taranować. Takimi podstawowymi pojazdami w tej grze, które nadają się do taranowania, jest właśnie ten czołg E-50. Oprócz niego czołg E-50M, który jest oczywiście lepszy, ale tylko pozornie, ponieważ jego matchmaking, no, losowanie jest naprawdę niekorzystne ze względu na to, że jest 10 tierem. Do tego można dodać czołg francuski AMX-50B oraz tutaj tego małego szkraba, czyli VK-2801. Na początku trochę opowiem, zwłaszcza o tym czołgu i później przejdziemy do testów praktycznych. Słuchajcie, dlaczego ten czołg tak dobrze nadaje się do taranowania? Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na kształt jego kadłuba. Zazwyczaj czołgi mają to przednie kółko albo na równi z kadłubem, albo wręcz wysunięte do przodu. I w tym przypadku, jeżeli taranujemy, za każdym razem praktycznie mamy 100% pewności, że nasze gąski również spadną, czyli będziemy unieruchomieni przez jakiś czas przynajmniej. Natomiast w tym czołgu, jak widzicie, kadłub wysunięty jest do przodu i poza tym wspaniała cecha to jest to, że górna płyta ma dokładnie taką samą grubość jak dolna. W tym przypadku jest to 120 mm. Czyli jeżeli uderzamy czołgi bardzo niskie, a tych czołgów jest coraz więcej ze względu na pojawienie się drzewka chińskiego, no i oczywiście dodajemy do tego trochę Francuzów i czołgów radzieckich. Uderzając z impetem w taki czołg, właściwie udział bierze dolna płyta, ponieważ potrafimy wręcz wjechać na niego. Kolejna sprawa. Udało mi się tutaj osiągnąć masę 65 ton aż za sprawą tego wyposażenia, czyli średnia osłona przeciwodłamkowa. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej, ale jest to czołg specjalnie przygotowany przeze mnie do taranowania i to jest właśnie jeden z elementów, który jak najbardziej polecam. Jak możemy przeczytać, dostajemy 15% do odporności na uszkodzenia przez taranowanie. I oczywiście tyczy się to zarówno sytuacji, w której my taranujemy, jak i sami jesteśmy taranowani. Waży ona 500 kg. Jest to sporo, chociaż o ile dobrze pamiętam, w czołgach ciężkich waży tonę. I w ten sposób właśnie mam 65 ton. Kolejna sprawa, najważniejszym załogantem jest tutaj kierowca. W ten sposób należy przygotować kierowcę do taranowania. Najważniejszą umiejętnością jest oczywiście kontrolowane uderzenie. Daje nam to zysk podwójny. Z jednej strony otrzymujemy mniejsze obrażenia, jeżeli taranujemy, z drugiej strony nasz przeciwnik otrzymuje większe. Naprawdę bez tego no, trudno się obejść. Kolejna rzecz, która jest charakterystyczna właściwie tylko dla tego czołgu, to jest hamowanie sprzęgłem. Hamowanie sprzęgłem, słuchajcie, dodaje nam obrót. I właściwie obrót jest tutaj podstawowy, ponieważ no, nikt nie stoi, nie czeka. Znaczy rzadko będziemy mieli sytuację, w której przeciwnik będzie czekał na nasze uderzenie.
Po prostu przeważnie sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że przeciwnik albo ucieka do tyłu, albo gdzieś na boki. Czołg ten, czyli E50, ma dosyć słaby skręt i jeden stopień, który tutaj ta umiejętność nas zwiększa, bardzo nam się przyda. Kolejna rzecz, która jest właściwie dowolna, ale polecam również, jazda terenowa. Nie dlatego, że ten czołg ma jakieś problemy z szybką jazdą, ale po prostu pozwala to rozwinąć nam szybciej prędkość maksymalną na jakimś terenie, który jest dosyć trudny. Czyli to by było na tyle. Może przed przejściem jeszcze do testów praktycznych powiem o jednej ważnej sprawie, mianowicie gąsienicach, czy też systemie zawieszenia. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, być może nie, że oprócz punktów wytrzymałości, które ma cały czołg, czyli w tym przypadku 1750, zawieszenie ma takie jakby wewnętrzne swoje punkty wytrzymałości i powinniśmy podczas taranowania celować również w zawieszenie przeciwnika, czyli zazwyczaj wystające u niego tylne kółko. Powoduje to, jeżeli nasze obrażenia przekroczą tą wartość, którą on ma na gąsienicach, wtedy gąsienica oczywiście spada. I pamiętajcie o tym, że naprawiona samoczynnie gąsienica odzyskuje tylko jakiś procent swojej pierwotnej wartości, więc wystarczy później ją lekko puknąć i nadal spadnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że uderzając w tą część czołgu, mamy podwójny zysk. Po pierwsze, unieruchomiliśmy pojazd przeciwnika. Po drugie, on potrzebuje sporo czasu na okręcenie wieży, po prostu, żeby odpowiedzieć ogniem na nasz atak. Ok, to może na razie tyle i przejdźmy do testów praktycznych. I oto znajdujemy się na mapie Himmelsdorf. Wybrałem to miejsce. Wszystkie testy będą tutaj przeprowadzone, tak żeby były po prostu zbliżone warunki. Jako przeciwnik, jak widzicie, jest czołg E50. O, przepraszam. Tygrys 2. Waży on około 71 ton. Chciałbym tutaj właśnie obalić pewną tezę, która... Są ludzie, którzy twierdzą, że jeżeli czołg waży więcej niż ten, który taranuje, albo jeżeli ma dużo lepszy pancerz, to po prostu absolutnie nie należy taranować. Tutaj będziecie mieli po prostu pokazane, że jest to nieprawda. Po wyniku tych testów obrażenia widzicie. Sami po prostu zadecydujecie, czy taranowanie byłoby opłacalne, czy też nie. Jak widać, do tego mojego taranowania spokojnie można było dodać pigułę i wtedy obrażenia automatycznie są plus 400. Teraz prezentuję, jak najlepiej taranować, żeby zrzucić gąski, a samemu po prostu nie mieć ich uszkodzonych. Starajcie się po prostu taranować w ten sposób, aby uderzać tylko swoim kadłubem, aby wasze gąski nie miały po prostu styczności z pancerzem przeciwnika. Teraz sytuacja o wiele częściej spotykana. Jak wiadomo, w poprzedniej czołg był nieruchomy, tutaj ucieka. To jest w sumie najczęściej spotykana sytuacja właśnie. Czołg wycofuje się, natomiast my uderzamy. Wiadomo, w ten sposób nasza prędkość jest co prawda taka sama, ale przeciwnik się cofa, czyli uderzamy z mniejszym impetem w niego. No i widzicie tutaj, że mimo że ten czołg waży aż 71 ton, ma pancerz z przodu 50 mm, opłacałoby się go po prostu staranować. Opłacałoby się mu wypłacić przy tym tak zwaną pigułę. E50 zadaje obrażenia 400, także naprawdę byłoby to opłacalne. No i tutaj jeszcze jeden przykład.
jak po prostu taranować, aby zrzucić gąskę. Nie należy taranować przeciwnika własnymi po prostu gąsienicami, tylko i wyłącznie kadłubem. Dlatego właśnie dla kierowcy wziąłem tą umiejętność hamowanie sprzęgłem, aby łatwiej było po prostu manewrować i uderzyć w róg tego kadłuba, tam gdzie po prostu gąska wystaje w tym przypadku. Jak zrzucimy gąskę, oczywiście możemy wtedy objeżdżać go. I to jest właściwie najlepsze. Co prawda E50 nie manewruje tak dobrze jak E50M, ale wystarczająco, żeby po prostu taki kolos jak Tygrys Dwójka nie mógł obrócić wieży. Tutaj sytuacja również spotykana, mianowicie idziemy na czołówkę. Zazwyczaj Tygrys na to pójdzie bez problemu. Oczywiście oprócz piguły takie taranowanie zabrało mu troszeczkę życia, także absolutnie, jak widzicie, dla Tygrysa Dwójki nie jest opłacalne uderzenie w nas. Aczkolwiek 80% ludzi, jeżeli będzie taka sytuacja i będą z górki, będą chcieli was staranować. Teraz jeszcze lepsza sytuacja wydawałoby się dla Tygrysa Dwójki, mianowicie będzie mógł spokojnie nas staranować nasz bok, który jest, jak wiadomo, słabszy, ale gość w Tygrysie zazwyczaj nie wie, że my mamy ten czołg specjalnie przygotowany pod taranowanie i zobaczcie, co on nam zrobi. Praktycznie nic. Oczywiście to jest ze względu na niską prędkość, jaką rozwija Tygrys, ale zrobimy to sobie też testy z czołgiem nieco innym, który chyba nawet częściej jest spotykany niż Tygrys Dwójka, mianowicie IS-3. Na początek standardowy test, bardzo podobny. Startuje tutaj z tego samego miejsca i zobaczycie, co się z nim stanie. IS-3 waży około 50 ton, pancerz boczny, o ile dobrze pamiętam, 80 albo nawet 90 mm, czyli nie jest to wcale tak mało, aczkolwiek waga jest jego mniejsza. Zobaczcie, co się stało. U mnie co prawda spadło troszeczkę życia, natomiast IS-3 nie ma już połowy praktycznie. Jeżeli połączylibyśmy to z pigułą, no to naprawdę bardzo ciężko byłoby mu przeżyć to spotkanie. Zostałoby mu jakieś 300 życia. Spokojnie moglibyśmy go dokończyć właśnie z tej odległości. I tutaj macie pokazane, że na przykład tak mała odległość wystarcza, żeby nawet w przedni pancerz wykończyć tego Isa Trójkę. Czy się to opłaca, czy nie? Widzicie pasek mojego życia po lewej stronie, także możecie spokojnie sami sobie ocenić, czy opłacałoby się to w tej sytuacji taranować, czy też nie. No i tutaj analogiczna sytuacja. To samo miejsce, czyli jedziemy na czołówkę z Isem Trójką. Zazwyczaj niedoświadczeni gracze absolutnie na to pójdą. Są z górki, prawda? No tutaj jest E50. I zobaczmy, jaki będzie tego efekt. Mamy oboje po 100%. Jak widzicie, troszkę życia mi spadło. Isowi Trójce jednak dużo więcej, mimo to, że był z górki. I mimo to, że waży dosyć sporo, czyli 50 ton i pancerz przedni ma naprawdę spory. Teraz w następnym filmie taranowanie z boku. Ten wynik pewnie was zaskoczy, ponieważ IS Trójka ma już dużo większą prędkość, rozwija dużo większą prędkość niż Tygrys Dwójka. I zobaczcie, co się stanie, jak uderzy na pełnej prędkości w mój bok. Spadło mu 300 życia ponad, natomiast u mnie właściwie jest tyle samo, tam jakieś naprawdę szczątkowa wartość spadła. Morał taki, że lepiej, słuchajcie, nie taranować E50, E50M i tego typu czołgów, bo mogą być przygotowane właśnie na to. Tutaj czołg lżejszy, który również E50 spotykamy. Zobaczcie, jaki jest efekt po uderzeniu w T-43. Uderzenie nie było idealne, nie było czyste. Widzieliście to chyba dobrze, nie udało mi się dobrze go trafić. W każdym bądź razie efekt jest
zabójczy. Taki czołg ważący około, nie pamiętam, chyba 35 ton. Po prostu no, często nie przeżyje takiego spotkania. Nie musicie jakiejś mieć wielkiej prędkości. Kolejny film, tym właśnie małym szkrabem. To jest niemiecka fałka, czołg lekki. Natomiast tylko z nazwy on taki lekki wcale nie jest. I co prawda nie mieliśmy tutaj do testów czołgu tych czołgów radzieckich, tylko jak widzicie jest tu inny maluch, ale efekt jest ten sam. Chciałem wam pokazać, że bez problemu mając ten czołg możecie taranować, z tym, że zaznaczam, nie jest on w żaden sposób do taranowania przystosowany, czyli nie mam ani żadnych umiejętności, ani nie mam tej osłony przeciwodłamkowej. Do tego pancerz oraz waga tutaj tego mojego przeciwnika jest większa niż tych lekkich czołgów typu ELC albo na przykład T-50. Można tamte spokojnie taranować. Widzicie, jaki jest efekt. Do tego piguła z tego trolla i naprawdę nie mamy o czym mówić. A tutaj zastosowanie praktyczne. Słuchajcie, to jest idealne miejsce, na którym ja, że tak powiem, pobijam swoje rekordy zawsze obrażeń od taranowania. Mapka step. Zazwyczaj za kamieniem tutaj, jak wiecie, są jakieś czołgi i następne tam wynurzają się za tego zakrętu jakby. Oczywiście chodzi nie tylko o ten tryb, ale tutaj jest bardzo korzystnie, ponieważ zawsze jakieś tam czołgi się strzelają. Po wykończeniu gości zza kamienia i jeżeli jesteśmy pewni, że tam z przodu nie ma jakiegoś TDK-a, możemy spokojnie tutaj zaatakować te czołgi, które będą wykryte. Atakujemy zawsze ostatni czołg i zobaczcie, jaki będzie efekt z pigułą. Czołg IS-3 100% i możecie zwrócić uwagę, ile życia mu zostało. Dlaczego atakujemy czołg ostatni? Dlatego, żeby wszyscy mieli jak najwięcej czasu wtedy potrzebowali do odwrócenia się w naszą stronę. Oczywiście, zanim ten IS-3 wie, żeby odwrócił, ja mógłbym go skończyć. Jeżeli jest tutaj więcej czołgów, również możecie spróbować zaatakować, ale tylko wtedy, jeżeli macie właściwie pewność, że koledzy wam pomogą. Cóż, to jest chyba pierwsza część tego poradnika. Mam nadzieję, że wam się podobało. Druga część będzie z innymi czołgami. Chciałbym zrobić te testy w tym samym miejscu, tak żeby po prostu każdy z was mógł sobie samemu ocenić, czy opłaca się taranować, czy też nie, i czy czołg E50 lub te inne, które wymieniłem, są po prostu warte zachodu. No to trzymajcie się i mam nadzieję, że do następnej części, no chyba, że będą jakieś negatywne komentarze, że po prostu nie ma potrzeby, albo że materiał jest nudny, no to wtedy żegnam się z wami już tą częścią. Trzymajcie się.